Po 5 latach pisania podań, próśb i projektów do Słońska wreszcie dotarła dobra wiadomość. Są pieniądze na remont i modernizację Muzeum Martyrologii. Budynek jest w opłakanym stanie, a i plac do niego przylegający pozostawia wiele do życzenia. Remont ma ruszyć jeszcze w tym roku. Muzeum w Słońsku co roku odwiedza około 5000 osób, jednak wielu fatalny stan budynku odstrasza. Ściany są popękane, na zewnątrz odpada tynk, a w środku nawet po najmniejszym deszczu stoją kałuże. W ostatnim okresie to nie było muzeum, ale że tak powiem basen kryty, jak tutaj widać. Basen kryty mieliśmy wprost jak w Zielonej Górze. Grzyby wyglądają niemal z każdego kawałka muzeum, wszystko pokryte grubą warstwą pleśni. Obraz Jezusa Ukrzyżowanego jest prawie niewidoczny, od wilgoci popękał. W pobliżu muzeum w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku Niemcy rozstrzelali 819 jeńców. Ponad 90 było Luksemburczykami. Dla dzisiejszych mieszkańców Luksemburga dawny Sonnenburg jest tym, czym dla Polaków Katyń. W przeciągu kilku godzin rozstrzelano w tak małym, z tak małego państwa, które liczy obecnie, jak i przed wojną, 360 tysięcy ludzi, 91 młodych obywateli w wieku od 20 do 25 lat. Dla nich to jest potężną tragedią. O remont i przebudowę muzeum gmina zabiegała od lat.